Dzień dobry, witam. Bardzo proszę usiąść. Pierwszy raz dzisiaj. No ja wiem. Dzwoniłaś do mnie. Dziękuję, że znalazłem czas. No wiesz, jeden pacjent akurat odwołał wizytę, więc mogłem wpisać ciebie. Teoretycznie terminy oczekiwania na wizytę są dużo, dużo dłuższe. Myślę, że to tak jest 4 tygodnie do przodu, ale z tego co mówiłaś przez telefon, problem jest dosyć poważny. Tak. Na tą chwilę myślę, że możesz opowiedzieć to wszystko jeszcze raz, ponieważ przez telefon to było tak na szybko. Wobec tego zrelaksuj się i powiedz jeszcze raz, jak to było od samego początku, bardzo cię proszę. Czyli problem pojawił się 4 tygodnie temu. Rozumiem. Łykałaś tabletkę i miałaś wrażenie, że utknęło ci ona w gardle. I co było dalej? Wystraszyłaś się. Rozumiem. Jak sobie poradziłaś w tej sytuacji? I co było dalej? I ten problem cały czas się pojawia, tak? Masz już problem uknięcia czegokolwiek od tamtego momentu. Gula w gardle jak najbardziej. I się pogarsza. Wydaje ci się, że się pogarsza, rozumiem. No tak, no tak jak ustaliliśmy przez telefon, wygląda to właśnie na nerwicę, to tak jak tutaj mówisz, to mrowienie rąk i stóp, uczucie zimna, kołatanie serca, gula w gardle, to są wszystko właśnie takie, można by powiedzieć, bardzo klasyczne objawy. No niestety, na pocieszenie powiem ci, że tak naprawdę można z tego wyjść. Wiele osób przychodzi tutaj do mnie z podobnymi problemami. Ja myślę, że problemy z łykaniem dużych tabletek to pewnie ma co trzecia osoba. Jasne. Dopóki coś takiego się nie zdarzy, to tak naprawdę nikt się nad tym nie zastanawia wobec tego. Rozumiem. Dobrze. Wobec tego ja na tą chwilę chętnie zapisałbym sobie kilka informacji. Ponieważ no, mogę ci zaproponować terapię. Tak jak już domyśliłaś się, dużo wskazuje na to, że jest to nerwica. I jest to dosyć bagatelizowana choroba, no bo musimy nazywać rzeczy po imieniu, jest to choroba. Lekarz pierwszego kontaktu tutaj zbagatelizował problem. Rozumiem, no powiem ci, że tak w porównaniu na przykład ze schizofrenią czy czymś podobnym, to faktycznie nerwica jest dosyć łagodna, ponieważ nie umiera się na nią, ale rozumiem, że potrafi naprawdę zniszczyć życie i popsuć humor na długi czas. Jasne. Bardzo dobrze, że przyszłaś, ponieważ jakby nieleczona nerwica często może mieć dużo gorsze skutki. I tak naprawdę im dłużej z tym zwlekasz, tym jest ciężej wyjść z tego, więc bez odpowiedniej pomocy jest to trudne. Mogę ci zaproponować terapię. Będzie to taka terapia behawioralno-poznawcza. Na tych spotkaniach uczyłabyś się przede wszystkim, jak kontrolować swoje nerwy. I musimy tutaj rozłożyć ten problem na czynniki pierwsze. Mam tutaj na myśli, jakby dlaczego tak się stało, co myślałaś. Cały ten etap trzeba powoli rozpracować, rozpisać. Tak najlepiej. Krok po kroczku. Myślę, że moglibyśmy zakończyć terapię na jakichś czterech spotkaniach. Myślę, że tak po trzecim już jest pacjentom dużo lepiej. Jeśli
decydujesz się na moją pomoc, to możemy poprowadzić tą terapię wspólnie, ponieważ jest tak, że wydaje ci się, że to są duże problemy, natomiast muszę ci powiedzieć, że wszystko tak naprawdę jest w twojej głowie i od ciebie zależy, jak to dalej się potoczy. Ataki paniki są dosyć popularne, jeśli chodzi o nerwice wszelkiego rodzaju. Faktycznie jest to straszne uczucie, tak jak mówisz, przypominające uczucie umierania. Natomiast myślę, że z czasem to minie. Większość pacjentów radzi sobie z tym lepiej lub gorzej, ale z czasem zawsze to przechodzi. Tak więc proponowałbym tą terapię, abyśmy na początku widzieli się raz w tygodniu, a później nasze spotkania będziemy systematycznie wydłużać. Godzisz się na to? Okej. Wobec tego będę musiał tutaj założyć ci kartę pacjenta i zapisać pewne informacje o tobie. Nie obrazisz się? Jasne, takie są procedury. Musimy tutaj trzymać się wytycznych. Wobec tego pani Weronika, jak dobrze pamiętam, tak? Pani Weronika i nazwisko mogę prosić. Okej, płeć kobieta. Wiek? Naprawdę? To jest druga liceum, tak? Technikum, rozumiem. A jaki profil? Proszę. Ciekawie. Wobec tego zawód to będzie uczeń, tak? Stan cywilny. Pan. Telefon kontaktowy. Bym prosił. Tak, telefon jest tutaj konieczny, ponieważ będziemy przypominać o wizytach. Często jest też tak, że coś nagłego wypada. Sama wiesz, jak to tutaj pacjenci mają różne problemy i często muszę coś tam odwołać, żeby w bardzo skrajnych przypadkach pomóc. Dobrze, nieważne. Teraz tak na rozluźnienie, powiedz coś o swoich zainteresowaniach. Malarstwo. Bardzo dobrze. Jaki gatunek malarstwa najbardziej ci odpowiada? Impresjonizm. No proszę. Czyli bardzo lubisz... Operowanie barwą. Rozumiem. Co jeszcze? Czytanie książek. Ulubiony gatunek? Fantastyka, no proszę. W porządku. Aby cię lepiej poznać, powiedz proszę ulubionego autora albo ostatnią książkę, jaką przeczytałaś. Nie będę tego zapisywał, zapamiętam. Stephen King, no proszę. Swego czasu bardzo dużo czytałem. Jasne, świetne pióro. I co jeszcze? Stanisław Lem. No proszę. Bardzo ciekawe. Jasne. Ten autor też do mnie przemawia jak najbardziej. Jakie jeszcze masz zainteresowania? Fotografia. Bardzo dobrze. Od jak dawna robisz zdjęcia? 3 lata. Super.
A jakiego aparatu używasz? Aparat hybrydowy. Taki bardzo uniwersalny, tak. Rozumiem. Ale planujesz zmianę na lustrzankę? Tak, ja myślę, że w tym przypadku to jest bardzo wskazane, abyś przede wszystkim zajęła się swoją pasją, żeby nie myśleć o tym, co się teraz działo, żeby wyeliminować te wszystkie negatywne myśli z głowy. To jest bardzo istotne. Dobrze, rozluźniliśmy się teraz. Powiedz mi proszę, czy bierzesz jakieś leki na tą chwilę? To jest również ważne. Nie bierzesz leków. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy pijesz kawę, powiedz mi? Ile razy? 2 razy dziennie. Rozumiem. Czy pijesz alkohol? Sporadycznie. Czy odkąd zdarzył się ten problem, piłaś alkohol? Nie. To super. Tak, no ja tutaj muszę przede wszystkim przestrzec cię przed tym, że w tym stanie, kiedy, no umówmy się, że ten mózg nie działa tak, jak powinien, wytworzył się pewien problem, coś się tam zawinęło, będziemy tutaj na terapii to odkręcać. Byłoby dobrze, żebyś w ogóle na ten czas zrezygnowała z picia alkoholu, ponieważ nie działa to dobrze na mózg. Z kawą również trzeba uważać, bo tak jak tutaj wspominałaś o objawach, szybkie bicie serca, duży puls, ciśnienie, to po kawie to się wszystko tak jasne. No właśnie, tutaj chcemy uniknąć przede wszystkim tego uczucia niepokoju. Jasne. Także kawa, jeśli już to bardzo słaba, może jakaś zbożowa. Najlepiej byłoby przejść na jakieś ziółka, może melisa, może. Jasne. Wymień proszę 3 dominujące cechy twojego charakteru. Wrażliwość. Introwertyzm. Spokojne usposobienie. Okej. No tak to jest właśnie, że osoby wrażliwe częściej są podatne na nerwice. Nie jest to żadna nowość. To jest tak, że takie osoby po prostu za dużo biorą do siebie. Za dużo się przejmują, niestety. Mam styczność z takimi pacjentami na co dzień, więc wiem, że dla ciebie jest to straszny stan. Tak jak mówisz, najgorszy chyba w twoim życiu. Ale wierz mi, że ze wszystkiego z czasem można wyjść. Także nie zniechęcaj się. Po terapii gwarantuję ci, że poczujesz się dużo, dużo lepiej. W porządku, wracajmy do naszej ankiety. Czy boisz się wychodzić z domu? Nie, rozumiem. Czyli jeszcze nie jest to na takim etapie. To bardzo dobrze, ponieważ z czasem mogłoby to się właśnie tak przerodzić, że osoba chora unika kontaktu, unika sytuacji, w których te ataki jej się przytrafiały. Na przykład, jeśli ktoś jedzie autobusem i w autobusie ma atak, to często rezygnuje z komunikacji. Jeśli w parku, to przestaje chodzić do parku. To jest takie poczucie wyalienowania wobec tego. Dobrze jest skorzystać z pomocy. Rzadko kto, myślę, potrafi poradzić sobie z tym sam. A nieleczona nerwica często prowadzi do depresji, co jest dużo trudniejsze do wyleczenia. Następne pytanie. Czy miałaś kiedykolwiek myśli samobójcze? Dobrze się zastanów. Tutaj ważna jest szczerość. Nie będę cię tutaj strafował za to. Czyli myśli samobójcze się jak najbardziej pojawiły. Okej. Wobec tego, czy kiedykolwiek świadomie się okaleczyłaś? Nie. No to super. Wobec tego nie jest najgorzej.
I teraz przejdziemy do analizy Twojego problemu. Czyli głównym problemem jest przede wszystkim strach. Ale tak jak tutaj opisywałaś na początku, mamy tutaj problem właśnie z łykaniem tabletek. Uczucie guli w gardle. To też jest bardzo popularne, bardzo powszechne w nerwicach tego typu. I mamy jeszcze mrowienie rąk i stóp. Co jeszcze? Uczucie zaciskania gardła. Szybki puls. Zimne ręce i stopy, tak. To też w zasadzie do mrowienia. Wszystko się zaczyna od zimnych rąk i stóp. Rozumiem. I tutaj dochodzi też ten szybki oddech, taki płytki. Uczucie duszenia. Dobrze. Wobec tego, to co mogę Ci na dzisiaj powiedzieć, to, że wszystko siedzi w Twojej głowie na dobrą sprawę. Wszystko tam się zaczęło i wszystko tam się skończy, wierz mi. Ponieważ pokażę Ci może schemat, pewien schemat, który da Ci na to pewny wgląd. Zaraz Ci to ładnie rozrysuję. Jest coś takiego, taki schemat psychologiczny, że masz tutaj takie cztery koła. I na najniższym zapiszemy sobie, napiszemy sobie sytuację. I od tej sytuacji mamy myśl. Od myśli mamy emocje. I od emocji mamy zachowanie. I z zachowania z powrotem wracamy. Czyli koło się jakby zamyka. I teraz wyobraź sobie sytuację, że masz sytuację, na przykład ten atak paniki, tak jak mówiłaś, że to cię najbardziej martwi, to cię najbardziej stresuje, więc rozrysujmy sobie to. Jakie myśli towarzyszą ci podczas takiego ataku? Coś mi się stanie. Dobrze. Rozumiem. Emocje? Strach, panika, coś takiego? Strach, dobrze. I zachowanie. Co robisz wtedy? Rozumiem, byłaś w szoku. A dalej? Czyli zastanawiałaś się, czy wezwać karetkę. Ale jednak jej nie wezwałaś, czyli nie było tak źle. Rozumiem. Czyli denerwuję się, czekam, aż przejdzie. Teraz tą sytuację, atak paniki, powinniśmy przeprowadzić w drugi sposób. To były myśli automatyczne, moja droga. Natomiast powinniśmy zastąpić to myślami racjonalnymi. A myśli racjonalne to są takie, że miałaś już kilka z nich, tak jak mówiłaś, miałaś trzy i nic ci się nie stało. Jesteś tutaj dzisiaj ze mną, przyszłaś prosić o pomoc, ale staram się wytłumaczyć ci, że może w twoim odczuciu jest to takie groźne. Ja wiem, bo pacjenci też mi o tym mówią, natomiast zdajesz sobie sprawę, że nie jest to tak naprawdę groźne dla życia. Głównym problemem w tym przypadku jest strach. On kieruje tobą. Wobec tego tutaj na dole napiszemy sobie: miałaś już atak i nic ci się nie stało.
Napiszemy sobie, że jest nieprzyjemny, lecz mija. Teraz emocje. Skoro już wiesz, że miałaś już ataki, to co czujesz, mając kolejny z nich? Ja bym to nazwał inaczej. Może zrozumienie, niech to jest zrozumienie. Czyli rozumiesz już problem, rozumiesz, jak to działa. Nie martwisz się aż tak, ok? W porządku. I teraz powiedz mi, jakie zachowanie, wiedząc to wszystko, starasz się uspokoić. Bardzo dobrze. I widzisz, tak to mniej więcej wygląda, że pokażę ci ten schemat. Tutaj masz sytuację, sytuacja do myśli, myśli do emocji, z emocji do zachowania i z powrotem. Także to jest takie koło, które siedzi w twoim umyśle tak naprawdę. Musisz o tym pamiętać, ponieważ inne stresujące sytuacje również możemy rozpisywać w ten sposób i będziesz to robić w domu. Myśl, coś mi się stanie, jest to myśl automatyczna. Tak działa po prostu nasz mózg, który mówi walcz lub uciekaj. My musimy to, coś mi się stanie, skreślić i zostawić to, że miałaś już atak i nic ci się nie stało. Więc są to tylko negatywne emocje, które siedzą w twojej głowie. Ja wiem, że atak może wyglądać strasznie, natomiast jesteś bezpieczna. I mieszkasz w mieście, dookoła jest pełno ludzi, zawsze możesz iść do kogoś, możesz poprosić o pomoc, możesz zadzwonić do kogoś bliskiego. Tak więc myśli negatywne, automatyczne musisz zastąpić myślami racjonalnymi. To jest w tym wszystkim ważne. I tak samo z innymi sytuacjami, które dręczą cię, na przykład to uczucie guli w gardle. Uczucie guli w gardle jest normalne przy takim stanie. To jest tak zwany globus hystericus. I to jest tylko uczucie. Kiedy się rozluźnisz, to wszystko minie. Sama mówi, że jeśli ktoś jest z domu, to te twoje strachy są dużo łagodniejsze. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Prawidłowa reakcja. Wobec tego wracajmy do naszej ankiety. Powiedziałem ci o tym, czy umiesz oddychać przeponowo? Czy kiedykolwiek próbowałaś tego? Rozumiem. Wobec tego oddychanie przeponowe polega na tym, że kładziesz sobie rękę na brzuchu. Dokładnie tak. I teraz musisz czuć oddech w ten sposób, aby ręka na twoim brzuchu się podnosiła i opuszczała. Nie oddychasz całym ciałem w górę i w dół, tylko oddychasz samą przeponą, tak żeby właśnie ręka. Możesz zwizualizować sobie to jako taki balonik z powietrzem, który się nadmuchuje, a następnie powietrze z niego uchodzi. Teraz zamknij sobie oczy. Trzymaj cały czas rękę na brzuchu. I będziemy ćwiczyć oddychanie przeponowe. Policzę do 5 i przez te 5 sekund bierz wdech. 1. 2, 3, 4, 5. Następnie wydech, też przez 5 sekund. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, jeszcze raz, tym razem sama. Licz sobie w myślach. Ok, zaczynaj. I wydech.
Jeszcze raz. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. Czujesz się odrobinę uspokojona. A no widzisz, to jest właśnie tak, że oddychanie przeponą obniża puls. I być może teraz aż tak bardzo tego nie odczułaś, ponieważ może jesteś zdenerwowana wizytą tutaj u mnie, natomiast z czasem zauważysz pewne efekty tej metody. Myślę, że tak od 6 do 8 razy powinnaś sobie oddychać w ten sposób przeponą. I takie ćwiczenie dobrze by było, żebyś przeprowadzała o pełnych godzinach. Tak więc powiedzmy, jeśli jest 13, to o 13, o 14, o 15, o 16. Tak, żeby to ćwiczyć, żeby robić to już w miarę automatycznie, żeby w razie ataku paniki łączyć sobie to oddychanie przeponą. I ono na pewno pomoże. Rozumiem, tak. Oprócz tego powinnaś nauczyć się rozluźniać, czyli stosować pewne techniki relaksacyjne, które w takiej bardzo skrajnej sytuacji pomogą ci przetrwać ten atak. I tak jak mówię, że masz tutaj właśnie problem z łykaniem tabletek, to jest bardzo powszechne. Zwłaszcza jeśli coś takiego się stanie, umówmy się, że no jest to pewna trauma, to się na pewno odbija, mózg to sobie zapamiętał i musisz z tym po prostu, nie możesz z tym walczyć, musisz się temu poddać, to jest tylko uczucie. Wobec tego, jeśli się rozluźnisz, to cały ten problem tak naprawdę przestanie istnieć. I od małych kroczków należy zaczynać, aby zwiększać to. Na tą chwilę dobrze by było, żebyś po prostu była zdrowa, ponieważ no, gdybyś miała ten antybiotyk łykać, to byłoby nieciekawie chyba. Natomiast myślę, że tutaj receptą jest przede wszystkim właśnie rozluźnianie mięśni i łykanie małych tabletek póki co. Musisz od nowa nauczyć mózg łykać tabletki tak naprawdę. Więc jeśli masz to uczucie guli w gardle, to powinnaś położyć się, włączyć jakąś relaksującą muzykę. W ankiecie wspomniałaś, że lubisz malować. Może to jest również pewna metoda walki z tym wszystkim, skoro cię to relaksuje. Trochę porysować i przede wszystkim nie myśleć o tym, nie myśleć o tej tabletce, nie myśleć tego, że masz ją na języku, tylko po prostu myśleć o czymś innym. Musisz mózg tak naprawdę oszukać w tym momencie. W takiej bardzo skrajnej sytuacji, gdyby się tak pojawiło, że faktycznie ta tabletka będzie problemem do łyknięcia, możesz się również uszczypnąć w momencie łykania, ponieważ mózg wtedy będzie myślał o bólu. I nie będzie myślał tak naprawdę o łykaniu, a na pewno nie w takim stopniu. Wobec tego skupi się na bólu i przełkniesz tą tabletkę. To jest taka metoda, która wielu pacjentom naprawdę pomogła. A jeśli chodzi o rozluźnianie, to jest taka bardzo fajna metoda rozluźniania mięśni. Ona się nazywa... Z tego, co pamiętam, progresywna relaksacja mięśni. I to jest ćwiczenie rozluźniające Jacobsona. Możesz sobie to zobaczyć na YouTube. Mogę ci wysłać to SMS-em tak naprawdę i będziesz sobie to ćwiczyć 2 razy dziennie. To jest taka metoda, gdzie kładziesz się na łóżku i musisz po kolei napinać wszystkie mięśnie swojego ciała, zaczynając od stóp, przez łydki, uda, pośladki, brzuch, ręce, barki, aż do głowy, kończąc właśnie na twarzy. I po zrobieniu takiego ćwiczenia na pewno będzie ci lepiej, twoje ciało będzie bardziej rozluźnione,
i będzie ci łatwiej z pewnością przełknąć tabletki czy obiad, tak jak mówisz, jest z tym również problem. Tak więc pamiętaj o tym, że jeśli chodzi o te wszystkie twoje problemy, czyli to mrowienie rąk i stóp, zauważ, że jeśli jesteś zrelaksowana, to te problemy nie występują. Jeśli ktoś jest w domu, jeśli czujesz się bezpieczna, musisz sobie z tym radzić. Tu będziemy pracować nad tym na kolejnych spotkaniach. Jeśli czujesz zimne ręce i stopy, czujesz to mrowienie, które się zaczyna, idzie coraz wyżej, musisz to zatrzymać w tym momencie, bo później będzie już tylko gorzej, jak sama wiesz. Wobec tego dobrze by było, żebyś się położyła, posłuchała muzyki. Tutaj muzykoterapia jest również jedną z form walki z nerwicami. Natomiast będziemy próbować tego na kolejnych spotkaniach. Może nie wszystko naraz, żeby też nie było tego za dużo. Co jeszcze? To szybkie bicie serca, to tutaj już mówiliśmy. Na szybkie bicie serca jest właśnie to oddychanie przeponą, które bardzo tutaj pomoże. Jeśli sobie tak czujesz, że atak się zbliża i trochę pooddychasz przeponą, to na pewno będzie to działać lepiej. Nie będzie ten puls aż taki szybki. I to na dzisiaj chyba byłoby tyle. No, myślę, że nasze spotkanie powoli dobiega końca. Myślę, że mam tutaj wszystkie ważne informacje. Co mogę powiedzieć? No, widzę, że jesteś wystraszona bardzo, ale no, nie przejmuj się. To jest normalne. W takim przypadku, jeśli się coś takiego przeżyje, to czasami tak się dzieje. Po prostu mózg to zapamiętuje, traktuje to jako zagrożenie. I naprawdę nie jesteś sama. Myślę, że takie problemy ma wiele osób. Chociaż pewnie głośno o tym nie mówi. Wszystko zależy tak naprawdę od psychiki, skoro tak tutaj napisałaś, czy podyktowałaś mi, że jesteś wrażliwa i wszystko bierzesz do siebie, no to łatwo tak naprawdę, aby twój mózg łapał takie negatywne emocje. A tak jak ci mówię, wszystko siedzi w głowie. Jeśli myślisz pozytywnie, to takie rzeczy się nie dzieją. Bo tak pamiętasz ten schemat, że myśl, emocja i odnowa. Więc jeśli twoje myśli będą negatywne, to te ataki będą się zdarzać, bo będziesz się bała, kiedy tego znowu dostaniesz, kiedy czy jutro, czy pojutrze, czy teraz za godzinę, za pół godziny. A najlepiej jest się czymś zająć tak naprawdę, poczytać, zająć się pracą, zadzwonić. Wtedy twój mózg jest zajęty czymś innym. On nie powinien myśleć o tych negatywnych rzeczach. W porządku. Wobec tego myślę, że możemy wyznaczyć kolejną wizytę. Kolejna wizyta będzie za tydzień, jeśli ci pasuje. I byłby to wtorek. Godzina 17. Może 18. Dobrze. Okej. Wybacz, moja droga, telefon. Sama wiesz, jak to jest. Pacjenci umawiają się. Niestety nie tylko ty masz problemy. Także muszę pomagać. Chciałaś o coś zapytać. Słucham cię. Nieśmiałe pytanie mówisz. No śmiało, nie krępuj się. Planujesz studia psychologiczne? No proszę. To ciekawe. Myślisz, że odnalazłabyś się w takim zawodzie? Chciałaś podpytać, jak to wygląda po paru latach. Rozumiem. Cóż mogę ci powiedzieć? Generalnie to jest praca z ludźmi, która wymaga dużej odporności psychicznej, wbrew pozorom. Nie wiem, czy
Czy na tą chwilę dałabyś radę, ponieważ wiesz, ludzie przychodzą, mają swoje problemy, musisz po prostu starać się im pomóc za wszelką cenę, ale musisz również myśleć o tym, aby nie przenosić tych problemów do domu. Z chwilą wyjścia powinno się to kończyć, tak aby w domu o tym nie myśleć. A często niestety jest tak, że myśli się o tym przed zaśnięciem, na przykład szuka się metod pomocy. Na pewno trudne są początki. Ludzie już przychodzą, myślą, że to jest czarodziejska różdżka, że po jednym spotkaniu tak naprawdę problem zniknie, a umówmy się, że ludzie, którzy przychodzą, naprawdę potrzebują pomocy, sami sobie z tym nie radzą. Nie jest z pewnością tak, jak większość ludzi myśli, że jedno spotkanie pomoże. To jest ciężka praca, to jest przede wszystkim praca nad sobą. To jakby pacjent musi pracować, ja mogę tylko doradzać rozwiązania. Więc tutaj też wiedza musi być dosyć spora, aby te problemy rozwiązywać w możliwie najlepszy dla pacjenta sposób. A oprócz tego istotna jest cierpliwość, ponieważ negatywne emocje bardzo łatwo przenoszą się na drugą osobę. Widzisz, jestem spokojny, staram się mówić takim głosem relaksującym, bo wiem, że jesteś zestresowana. Nie jest nam potrzebne dodatkowe nerwy. Wobec tego myślę, że ty też przeżyłaś tą wizytę całkiem nieźle. I jeśli myślisz o takich studiach, to warto jeszcze poczytać, myślę, na początku zastanowić się na spokojnie, czy się faktycznie do tego nadajesz. Bo sama wiesz, powiedzmy, że praca trwa 8 godzin dziennie, często więcej. I widzisz te osoby potrzebujące pomocy praktycznie każdego dnia. I zaczynasz stawiać sobie fundamentalne pytania odnośnie, nie wiem, dobra na świecie. Dlaczego tak jest, że ludzie cierpią, że sami nie potrafią radzić sobie z tymi problemami, szukają pomocy u kogoś. Szkoda mi tych ludzi po prostu. Nasłucham się codziennie tego wszystkiego. I ciężko jest się odciąć od tego tak naprawdę. Nie jest to takie proste. Masz jeszcze jakieś pytania? Rozumiem. Wobec tego cieszę się, że mogliśmy dzisiaj się poznać. Myślę, że ankieta zostanie jeszcze przeanalizowana na spokojnie. W kolejnych wizytach będziemy wdrażać również inne sposoby. Będziemy przede wszystkim starać się wyciszać cię w sposób efektywny, tak aby twoje nerwy nie dawały tak o sobie znać, abyś potrafiła w okamgnieniu się zrelaksować, odciąć od negatywnych myśli. To wszystko jest do wyuczenia, wierz mi. Także dziękuję ci bardzo za dzisiejszą wizytę i widzimy się za tydzień we wtorek o godzinie 18:00. Do zobaczenia.